Uwaga, Rawicz! Lecimy! Damian Szynkowski! Gratulujemy Szerwice zwycięstwa. 2 sekundy lepszy od Kaliego. Poczekaj, Damian, masz jeszcze chwilę siły. Łatwiej było w tym roku zdobyć tytuł, czy pierwszy tytuł smakował nieco lepiej? Pierwszy był lepszy. W tym roku chciałem wygrać, pokazać chłopakom na świata, że kto rządzi. No właśnie, na Mistrzostwach Świata w tym roku nie będzie spania Katona i inni będą pokonani? Będą. Wielkie brawa, Damian Szynkowski, damy mu trochę spotkania. Brawo, Damian. Ale gratulacje, Damian. Ciężko było dzisiaj? Psychicznie było bardzo ciężko, bo startowałem z kontuzją, którą mam jeszcze 7 szwów na pośladku. Zerwałem mięśnie niedawno. Nastawienie dla zawodniczy było straszne, bo w tym roku nie byli zawodnicy z pierwszej łapanki w zeszłym roku. Byli wszyscy drogą eliminacji. Miało być 8 zawodników, przyjechało 10, bo tydzień temu jeszcze zawodnicy przy przepustce wygrali, mieli lepsze czasy niż w eliminacjach. No i obawiałem się, ale trenowałem ciężko i zawsze jest obawa do końca, ale myślałem, że jak nie będzie kontuzji, to wygram, bo na Mistrzostwa Świata miałem taką przewagę nad wszystkimi zawodnikami, że wiedziałem, że sobie poradzę. Mam inną technikę niż wszyscy, którą sam sobie opracowałem i udało mi się. W pierwszym ciągnięciu poślizgnąłeś się. No, poślizgnąłem się, ale nadrobiłem na drodze, bo nie wyczyściłem butów. Podeszłem lekceważąco, bo wiedziałem, jaki chłopaki miałem czas. Czas, jak na treningu robiłem, to miałem około 20 sekund. No i takie czasy sobie później kontrolowałem i robiłem. Co z biegu na bieg czas sobie poprawiałem. Wiedzieliśmy już, jak mogę startować. Przed tobą Mistrzostwa Świata, a więc okazja do rewanżu. No jest okazja do rewanżu. To jeszcze dużo czasu. Jest 3 miesiące ciężkiej pracy i zobaczymy, czy kontuzja, któraś mnie nie wyeliminuje na Mistrzostwa Świata. Czego ci oczywiście życzymy. Zdrowia i nic więcej.